13 grudnia strajk generalny wielu środowisk. Jest to strajk przedsiębiorców, strajk kobiet, strajk rolników, strajk górali, hotelarzy i wszystkich obywateli, którzy są zmęczeni tą całą sytuacją. Zmęczeni ograniczeniami. Tutaj są już wszystkie środowiska. Już wszyscy są zmęczeni na tyle, żeby wyjść bez jakichś szyldów. Ja staram się chodzić na różne protesty. Czy to jest strajk kobiet, czy to jest strajk przedsiębiorców, czy marsz o wolność, a przede wszystkim marsz o wolność. Ale po prostu nie ma co się dzielić, po prostu trzeba walczyć razem. Przed chwilą rozmawiałam z góralem, który też wytłumaczył mi sytuację. Z ich punktu widzenia, mam to nagrane, więc później wrzucę materiał. No, okazuje się, że Czechy są otwarte i nasi polscy turyści pojadą do Czech. Czechy zarobią. Taką mamy politykę antypolską. Przepraszam, czy chciałaby się pani wypowiedzieć na temat tego strajku? Nie bardzo, bo jestem taka neutralna. Ale jednak pani się tutaj znalazła, czy przypadkiem? Nie, ja po prostu idę w tej chwili akurat w swoim celu, a tu całkiem, ponieważ wszystko jest tak, no, zablokowane, ulice są, to ja po prostu, wie pani, nie mogę przeskoczyć. Ja tak to przyjechałam z Hamburga w swoich sprawach spadkowych. Walczyć. A przepraszam, z jakiej pani jest telewizji, czy... No, w sumie... Tutaj chcę dochodzić swoich majątkowych spraw. Tu mnie spotkała w latach 90. straszna tragedia w Józefowie. Na moim placu, gdzie jako dziecko, jako człowiek byłam wychowywana, deweloper sobie domy postawił. Sąd w Otwocku na podstawie dezinformacji wydał postanowienie, gdzie ja, no, zostałam właściwie człowiekiem bezdomnym. Dobrze, że mnie znajomi zabrali, no i jesteśmy na uchodźstwie. Dwoje dzieci znalazło się w domu dziecka, ja byłam fałszywie oskarżona o sprawy, które w ogóle nie istniały. A mogę pani wizerunek pokazać? Mogę pani pokazać, bo ja jestem w tej chwili przybrałam pod postawę wojownika. Proszę panią, no chcę odzyskać jakieś pieniądze, to co mi spadek, to co mi przekazała matka. Sąd dalej tolerował jakieś kłamstwa. Ja nie wiem, jak to po prostu córka w 2019 roku akurat pojechała na tą działkę i mówi, jakieś domy stoją. A mi się zrobiła w głowie burza. Po prostu. No i wie pani, no jak to? Cały czas myślałam, że mnie ktoś powiadomi. Ja przez 8 lat nie miałam tu meldunku. Obca kobieta mnie zameldowała. Dzięki temu mogłam, ludzie mnie zabrali. Mieszkamy w Hamburgu. Państwo niemieckie mi pomaga. Jako ten. Dzieci do szkoły posłałam, bo mnie na podstawie spreparowanych oskarżeń zabrano właśnie, bo nie miałam gdzie mieszkać, pojechałam z dziećmi do Józefowa. Nagle się drzwi łamią, policja zaczęła uciekać. Mówię, co tu się dzieje? Później dzieci przyjechali, znajomi przyjechali. W domu dziecka już te siostry franciszkanki i rodziny Maryi powiedziały, pani Elu, ktoś panią zniszczyć chciał. Zabraliśmy dzieci, wyjechaliśmy. Sąd zaczął tutaj działania i on mówi, przepraszam. Bo ja wzywam policję niemiecką na obronę. No i mieszkam, no wie pan, człowiek tęsknotę ma. Ja tutaj pisałam maturę w Warszawie. Długi czas byłam człowiekiem bezdomnym, bez żadnej godności. Wierałam się, to Bukowina Tatrzańska, to znajomi mnie pomagali, dzieci w domu dziecka. Ja walczyłam o dzieci, a nie o majątki. I teraz my nie mamy nic. Chcemy odzyskać coś, żebym mogła w Warszawie kupić, żebyśmy mogli do czegoś przyjeżdżać. Bo tak to przyjeżdżam to w hostelu albo u koleżanek. Powiem pani, że w tym momencie my też tutaj jesteśmy, dlatego że jest łamane prawo.
No jest, było i jest. Zawsze. Zawsze tak było, tylko w tym momencie jest jeszcze gorzej. W tym momencie nikt po prostu, bo ja nawet sądy nie działają. Ja docieram do tych starych spraw. Córka napisała skargę do pana ministra Ziobry, no przesłali do prokuratury krajowej, nic nie pomogą, ale jakieś, wie pani, jakieś z góry będzie działanie, bo sąd otwocki no jakoś no po prostu zaczyna tą sprawę na nowo. Nie wiem, czy odzyskam działkę w naturze. Napisałam, że proszę o odszkodowanie 1 000 000 zł za te zburzone mieszkania, w których ja mogłam mieszkać, jako dziecko mieszkałam, o pomadce odziedziczyłam. No i działkę odzyskać bez odszkodowania. Zostało w tym sądzie poplątanie z pomieszaniem. Wie pani, jak to jest, jak kobieta sama. Nie miałam funduszy, zawsze musiałam, ale to na nocleg wydać, to nie mogłam kariery zrobić. Wcześniej studiowałam 9 semestrów tu na wydziale zarządzania. I później, wie pani, później się zaczęły kamienne schody, nie umiałam sobie poradzić, bo mam taki wrażliwy, delikatny charakter. Nie umiałam, ja myślałam, że jakaś praworządność istnieje w kraju. Ja bym chciała w ogóle tą moją sprawę no, nagłośnić, bo tak nie może być, żeby człowiek, któremu gwarantuje konstytucja, własność, który nie otrzymał żadnego grosza, zostało sprzedane, nie wiadomo co, nie wiadomo jak. Mi się robi burza w mózgu. Córki, no jesteśmy po prostu i dziewczyny młode, 26-27 lat. My nie mamy rodziny więcej, nie jesteśmy po prostu bez żadnego kapitału. Już mając kapitał, ja bym mogłabym tutaj funkcjonować, mogłabym jakiś biznesik sobie otworzyć, prawda? Córka też skończyła w Niemczech architekturę. Myślała, że coś, jakiś domek skleci tam, jak to się mówi, nowy i będzie miała, zresztą urodzone w Warszawie. Babcia z Warszawy, moja matka z Warszawy. Ja też tu maturę pisałam i wie pani, i studiowałam 9 semestrów tu na tym uniwersytecie. No i kim ja jestem teraz? Musiałam się ratować zbieraniem borówek w lesie, kwiatkami, no ale nie poddałam się psychicznie. Jest we mnie ta dusza osoby walczącej.